Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Na początek poznajemy Tadzia. Gdzieś tak w roku 1974 jedzie samochodem ze swoim bratem, ojcem i bawi się swoją kulką. Znaczy, a potem robi się i trochę straszno, i trochę mroczno, i trochę tak magicznie, ale Tadzio to frajer i słabeusz i niestety... I lądujemy już w Filadelfii dziś. You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18. Poznajcie, oto Billy Batson. Give these people a chance, because that's what they're giving you. Billy lat naście, chyba 14, prawie sierotka, ale to już zobaczycie sami. A teraz trafia do kolejnej rodziny zastępczej, w której straszy. This is Billy Batson. Make sure you make him feel at home. They seem nice, but don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Billy jakoś tak się składa, że pomaga Freddiemu. Może zapomniał o starej dobrej zasadzie, że każdy dobry uczynek zostanie ukarany. What, you need your fake family to stand up for you? Hey! Man, sorry about that. Go, go, go! Grab him! Get out the way! Zawsze mówiłem, że to z metrem to trzeba uważać, bo to nagle tak wsiadasz i do metra zejdź, tam całkiem inne rządzą prawa. Billy Batson. I choose you as champion. Hello? A potem, kiedy w tej mrocznej grocie nasz Billy nagle słyszy, taki stary, włochaty dziad mówi: połóż, Billy, rękę na mojej lasce. No to, słuchajcie, odpadłem i ryknąłem radośnie. Shazam! Wait, for real? Say, okay! Shazam? A więc pizło, gwizło i nasz superbohater się zmaterializował. Super bohater, super moce. On potrafi. No właśnie, co on potrafi, bo właściwie to. What are your superpowers? Superpowers, dude, I don't even know how to pee in this thing. Let's do this. How do we do this? Just like Superman it. Freeman, I'm gonna come over there and beat you. To the PM, PM to the AM. You have super strength. PM, you just got. Can you fly? If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still beat the PM. You okay? Why are you talking? Jego przemiana w superbohatera jest tylko zewnętrzna. Moce, siły i tak, i tam inne, ale nasz super, znaczy Billy, znaczy Shazam, jest nadal pryszczatym, nieufnym chłopaczkiem, tylko w nowym ciele. Ma mnóstwo frajdy ze swoich nowych umiejętności i nie ma pojęcia, co z nimi zrobić. I na razie robi sobie selfie za parę dolców. Pozuje do zdjęć i sprawdza, jak działa w Stanach Zjednoczonych ustawa antyalkoholowa przeciwko rozpijaniu młodzieży. I'd like to purchase some of your finest beer, please. Shazam! Podobne takie radosno, świeże, jajcarskie odczucia miałem po pierwszym Deadpoolu, tyle że Deadpool był oczywiście krwawy, pełny seksu i raczej dla dorosłych. Hit it! X-Force. Isn't that a little derivative? Fuck it. It's showtime. I was count! Holy mommy fucking shit! Oh yeah, that's right, Madlam. Oh!
a Shazam jest bezkrwawy, dosyć grzeczny i śmieszny. Oczywiście mam głęboką nadzieję, że Shazam szybko dorośnie do odpowiednich spraw, ale ogólnie rzecz biorąc, to naprawdę fajna zabawa jest. Tym bardziej musi szybko dorosnąć, bo gdzieś tam w mroku czai się czarny Adaś. To bardzo ładne jaja z całego takiego lateksowego przemysłu superbohaterskiego i z całej tej napinki i takiej mitologii superbohaterskiej. You have bullet immunity. I'm bulletproof. You're dead. Ja się bawiłem na tym znakomicie, taki miks popkulturowy, czyli film w sumie dla takich nastolatków, trochę familijny, w klimacie może, no, nie wiem czy oglądaliście, ale duży, z Tomem Hanksem. Powiem wam, że Zachary pasuje do roli przerośniętego, zachwyconego sobą, ale i niewinnego w sumie chłopaczka. Mark, ten zły doktor Strong, to przyzwoita rola, chociaż dziwne te dialogi były momentami. Ciekawie za to wygląda cała nowa zastępcza rodzinka Billy'ego. Młodzi aktorzy zagrali wręcz idealnie. To także dobra ręka reżysera. Ready? A scenariuszowi jest naprawdę nieźle. Wreszcie nie ratujemy świata. A co ratujemy, to już zobaczycie. A scenka z niedosłyszącym Shazamem bezcenna. No i te wszystkie wstawki, na przykład a la Rocky i schody. Czy na przykład ręka Supermana. Która? Prawa? Lewa, jest Batman. Mnóstwo się tutaj dzieje. To naprawdę niezły miks. Radosna autoparodia i mnóstwo detali do szukania. Taki miks popkultury, kina dla nastolatków, familijnego. Dużo humoru, żartu, gagów i radości kupę sprawił mi Shazam, pokazując tyle różnych ciekawych scenek, trudno to czasem aż ogarnąć. Magic is magic. Oh, you did not see that one coming, did you, Grandpa? Warto zaczekać na finał filmu, taki naprawdę super finał. Moi drodzy, film Shazam! Ocena na 10 w skali Kinomaniaka daje temu filmowi 7,5. Film mnie zaskoczył, dał dużo radości. No i ja sobie też spokojnie poczekam, aż Billy troszeczkę podrośnie i dorośnie do 3P. Czyli panienki, piwko i pierniczki? I pierniczki, o, i pierniczki. Uwaga, teraz będą spoilery po tych wszystkich spoilerach, które były wcześniej. Ale spoilery po napisach, a więc pierwszy spoiler. Jeżeli nie macie ochoty, to proszę, oczywiście możecie sobie już pójść. Klik, nie ma. A więc pierwszy spoiler, moi drodzy, taka zajawka tego, co zdarzy się już niedługo, to takie spotkanie z jakimś robalem jakimś. A spoiler numer dwa, już tak bardzo daleko po napisach, mówi o tym, że rybka lubi pływać. PS. Obraz, który nam dzisiaj towarzyszył, namalowała Alina Dorada Krawczyk. Idealnie pasuje, mam wrażenie trochę tak jakby przypominał, jakby Shazam trafił do zmywarki. W każdym razie ma tytuł optymistyczny, czyli
pod film idealnie. My bad.